Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Anna Mandrela, kolejny odcinek z cyklu Problemy Filozofii. Zachęcam Państwa do tego, aby subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili, do tego, aby kliknąć kciuki w górę, aby pozostawić komentarz oraz do tego, aby wspierać mój kanał. Drodzy Państwo, ostatnio się pojawiła dosyć ostra dyskusja w różnych kręgach odnośnie tego, w jakim kontekście możemy używać słowa marksizm. Czy to, że mówimy dzisiaj tak często o marksizmie kulturowym lub też neomarksizmie, jest nadużyciem, czy możemy w ten sposób używać terminu marksizm. Z jednej strony mamy podejście państwa Wielomskich, gdzie pan Wielomski twierdzi, że marksizm zakłada zniesienie własności prywatnej, więc używanie w stosunku do poglądów Nowej Lewicy terminu marksizm miałoby być nieuzasadnione. Z drugiej strony mamy grupę wokół pana Karonia, wokół Jakuba Zgierskiego, również jest Dariusz Rozwadowski, który napisał książkę Marksizm kulturowy, gdzie mimo, że właśnie Dariusz Rozwadowski twierdzi, że być może jest to pewnego rodzaju uogólnienie, no to jednak można słusznie używać tego terminu marksizm kulturowy, ponieważ to właśnie sami marksiści tego terminu jako pierwsi użyli. Dokładnie Trent Schroeder miał, czy też Schroeder, przepraszam, jeśli źle wymawiał, miał pierwszy tego terminu użyć. Powstał również raport Fundacji Batorego oraz informacje na stronie OKO.press, gdzie tutaj właśnie z tej strony lewicowej używanie terminu marksizm kulturowy czy też neomarksizm jest krytykowane, ponieważ twierdzą oni, że za pomocą właśnie tego terminu dzisiaj prawica może wszystkie różne zjawiska skrytykować, twierdząc, że coś jest złe, że to jest właśnie ten marksizm kulturowy. Z kolei, co ciekawe, również z kręgu lewicowego pan Jerzy Kochan, który wykłada w Szczecinie, on właśnie twierdzi w swoich artykułach, że marksizm to jest szersze pojęcie, że możemy mówić o neomarksizmie, o postmarksizmie, że ci, którzy chcieliby uśmiercić Marksa, to z jego zdaniem znowu ta strona prawicowa chce odebrać Marksowi moc i te wpływy, które on miał, więc widzimy, że zarówno z tej prawej, jak i z lewej strony jest bardzo wiele różnych poglądów i na pewno trzeba stwierdzić, że Marks wywołuje wielkie kontrowersje, termin marksizm takie kontrowersje wywołuje. Na pewno trzeba zauważyć, że nie ma jednej interpretacji i temat trzeba dokładnie rozważyć, a nie twierdzić, że ja tutaj mam rację i być zamkniętym na różne opcje. Więc moje stanowisko w tej sytuacji jest takie, że wszystko zależy od tego, co uznamy za istotną cechę filozofii Marksa, a co jedynie za jej elementy. Jeśli kwestia własności prywatnej, zniesienia własności prywatnej będzie cechą istotną, no to rzeczywiście rację mają ci, którzy twierdzą, że skoro ci współcześni marksiści nie chcą już znosić własności prywatnej, to nie mogą być marksistami. Jeśli jednak stwierdzimy, że zniesienie własności prywatnej było jedynie elementem myśli Marksa, a nie cechą istotną, że cechą istotną było coś innego, no to wówczas termin marksizm kulturowy, termin neomarksizm jest jak najbardziej uzasadniony. Więc trzeba tutaj zadać sobie pytanie, co jest tak naprawdę główną koncepcją Marksa, co jest tą istotą.
Kołakowski w głównych nurtach marksizmu, to jest właśnie bardzo ciekawe, on sam we wstępie twierdzi, że te kwestie ekonomiczne nie są istotą tych tematów, tej problematyki, którą Marks się zajmował, że jest to raczej kwestia stosunku człowieka do świata, kwestie związane z rozumieniem samego sposobu istnienia świata, struktury świata. I to jest bardzo ciekawe, Kołakowski w swojej książce o marksizmie pierwsze rozdziały poświęca różnego rodzaju myślicielom, którzy w mniejszym lub większym stopniu operowali panteizmem, myśleniem panteistycznym. Tak jak mamy, co już Państwu na moim kanale mówiłam, myślenie tomistyczne, filozofię tomistyczną, gdzie mamy podział na akt i na możność, gdzie Bóg jest tym najwyższym aktem, tym, który się nie składa z aktu i możności, a wszystko inne z tego aktu i możności się składa. A zatem substancja Boga całkowicie będzie się różnić od substancji świata i od substancji wszystkiego, co stworzone. Tak dla panteistów nie ma takiego podziału na substancję Boga i substancję świata. Wszystko jest jednym. Mamy tutaj z jednej strony poglądy monistyczne, statyczny monizm to był pogląd Parmenidesa, a raz możemy mieć taki panteizm ewolucyjny. I tutaj twierdzi się, że przedstawicielem takiego panteizmu ewolucyjnego jest Heraklit. Właśnie Hegel, który wpłynął na Marksa, mimo że Marks nie we wszystkim się z nim zgadzał, jest przedstawicielem panteizmu ewolucyjnego. Ale co jeszcze? Nie dość, że mamy tutaj wątek ewolucyjny, czyli postęp. Duch sam siebie poznaje, jest tu pewien proces historyczny, który kiedyś w czasie się zakończy, ale na razie trwa. Jest wątek panteistyczny, nie ma takiego rozróżnienia pomiędzy światem a stwórcem, tylko właśnie ten duch cały czas się poznaje, aż do tego ostatecznego absolutu dojdzie. I mamy motyw alienacji, mamy motyw sprzeczności, jest dialektyka, czyli ten duch poznaje siebie poprzez przeciwieństwa, poprzez pewnego rodzaju konflikt. Jest teza, następnie przeciwieństwo, antyteza, co daje syntezę, ale na tym to się nie kończy. Trwa to jeszcze dalej. I to są te charakterystyczne elementy, które właśnie wpłynęły na późniejszych myślicieli. Lewica heglowska zaczęła dążyć do tego, aby filozofię przemienić w krytykę. No a Marks, patrząc na myśl Hegla, krytykuje ją, ale krytykuje ją tylko o tyle, że ona jest jego zdaniem cały czas za bardzo oderwana od rzeczywistości, że jest idealistyczna, więc Marks chce wszystko sprowadzić do poziomu materii. Tak jak ja to w książce mojej o buddyzmie opisałam, że właściwie skutkiem panteizmu będzie ateizm. Bóg jest wszystkim, wszystko jest Bogiem. De facto wszystko sprowadza się ostatecznie do człowieka. Nie ma tego Boga, który miałby być czymś zewnętrznym. Więc w ten sposób panteizm prowadzi do ateizmu. I mamy tutaj Feuerbacha, mamy Marksa, mamy myśl ateistyczną, pozbawioną Boga. I Marks mówi, że wcześniej filozofowie w jakiś sposób opisywali świat, ale chodzi o to, żeby go zmieniać. Więc ta koncepcja oparta o sprzeczności, oparta o tej tak zwanej alienacji, ma zostać przeniesiona na praktykę, na działanie. I tym działaniem jest właśnie tutaj konflikt dwóch różnych grup. I tutaj jest kwestia, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy gdyby nie te myśli, z którymi wcześniej Marks się zetknął, czy on w ogóle trafiłby na rozważania dotyczące
kapitalistów, proletariuszy, pracy, własności prywatnej. Czy właśnie te myśli związane właśnie z tym heglowskim ujęciem świata nie były pierwotne? I tutaj jeszcze jedna ważna różnica. Kołakowski, zanim dochodzi do Hegla i potem do Marksa, opisuje różne systemy panteistyczne, między innymi Plotyna, gdzie u Plotyna też nie mamy takiego wyraźnego podziału na stwórcę i stworzenie, tylko jest jedno, które emanuje, co następnie wszystko zwraca z powrotem do tej jedności, ale u Plotyna mamy hierarchię bytów. Jest najwyższy byt, najwyższe dobro, później mamy te emanacje. Tak samo w koncepcjach chrześcijańskich u świętego Tomasza z Akwinu. Tutaj mamy to bardziej dopracowane niż u Plotyna, bo jest ten podział na Boga, który jest najwyższym dobrem i on jest całkiem niezależny od świata i inny substancjalnie. I mamy całą hierarchię bytów. Jest Bóg, aniołowie, człowiek, zwierzęta. Jest cała hierarchia, panuje harmonia. To, co u góry, to jest to najwyższe. Mamy ideę najwyższego dobra, mamy ideę piękna, mamy ideę prawdy, która jest obiektywna. Natomiast w myśli Hegla mamy operowanie na przeciwieństwach. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda, rozumienia na sposób tomistyczny. Będzie starcie jakiejś tam prawdy z fałszem, piękna z brzydotą i tak dalej. Te starcie powoduje, że ten duch bardziej siebie poznaje. Nie dążymy już więc zatem do takiej idei, która byłaby obiektywna i najwyższa, jak najwyższa sprawiedliwość, najwyższe dobro, najwyższe piękno. Jeśli Hegel mówi o alienacji, czym jest ta alienacja? To jest coś, co dana osoba, dany byt ma w sobie, ale z czym no nie do końca komfortowo się czuje, nie jest jakoś taki zjednoczony, coś, co może powodować w nim jakiś konflikt. I Marx, właśnie opisując pracę i własność prywatną, widzi tutaj ten motyw alienacji, że ten robotnik nie czuje, że ta praca jest tak jakby częścią jego życia, tylko czuje się wyobcowany, wyalienowany. Ta praca staje się dla niego jakimś przymusem, ponieważ musi walczyć o ten zarobek, o ten byt, ponieważ musi walczyć o to, żeby otrzymać podwyżkę, ponieważ z jednej strony ma ten czas pracy, który robi pod jakimś przymusem i tylko to robi po to, żeby później mieć ten czas swój wolny w domu dla siebie. Nie czuje się z tym wszystkim komfortowo, więc ten motyw alienacji Hegla, Marx przekształca na koncepcję pracy i własności prywatnej. Żeby nie było, że ja sobie coś tutaj wymyślam, no to przytoczę Państwu cytat z Marksa. I jeśli sobie wcześniej weźmiemy pod uwagę to, co mówiłam o Heglu, o tej alienacji, o tym starciu, to możemy zauważyć, że właśnie z koncepcji Hegla wyłoniła się ta koncepcja Marksa. I akurat w tym cytacie on nie tylko mówi o pracy, ale też jest mowa o religii. Wszelkie samo wyobcowanie, alienacja człowieka od siebie i przyrody przejawia się w stosunku, który ustanawia on między sobą i przyrodą, a innymi, różnymi od niego ludźmi. Stąd religijne samo wyobcowanie przejawia się z konieczności w stosunku człowieka świeckiego do kapłana, czy też jako, że chodzi tu o świat intelektu, do jakiegoś świętego pośrednika i tak dalej. W praktycznym, rzeczywistym świecie samo wyobcowanie może się przejawić tylko przez praktyczny, rzeczywisty stosunek do innego człowieka. Sam środek, za pomocą którego dokonuje się wyobcowanie, jest środkiem praktycznym. Przez pracę wyobcowaną człowiek kształtuje więc nie tylko swój stosunek do przedmiotu i aktu produkcji jako do obcych i wrogich mu sił, ale kształtuje również stosunek do innych ludzi, do swojej produkcji i swego produktu oraz swój stosunek do innych ludzi. Przeistaczając swoją własną działalność produkcyjną w odrzeczywistnienie samego siebie, w karę dla siebie, a swój własny produkt w stratę, w produkt nienależący do niego, stwarza tym samym panowanie tego, kto nie produkuje, nad produkcją i nad produktem. Wyobcowując od siebie swoją własną działalność, przyswaja komuś obcemu działalność doń nienależącą.
I tutaj kolejne fragmenty, nie będę czytać wszystkiego. I potem dochodzi do tej właśnie krytyki własności prywatnej. Pojęcie własności prywatnej otrzymujemy zatem w drodze analizy z pojęcia pracy wyalienowanej, wyalienowanego człowieka, wyobcowanej pracy, wyobcowanego życia, wyobcowanego człowieka. Więc tutaj Marx stwierdził, że jeśli tam własność prywatną zniesiemy, jeśli ludzie po prostu nie będą posiadać rzeczy na własność, ale jeśli wszystkie rzeczy będą wspólne, to wtedy już człowiek nie będzie czuł się taki wyalienowany. I jeśli spojrzymy na Hegla, to jest ten kolejny etap, w którym ten heglowski duch będzie bliższy temu absolutowi, bo już nie będzie takiego podziału właśnie na tego, kto pracuje, kto ma dla kogoś pracować, mieć jakąś własność i tak dalej. Widzimy zatem, że mimo że Marx krytykował Hegla, to w swoich zasadach jego myśl jest cały czas przesiągnięta duchem Hegla. Dlatego ja też uważam, że być może dzisiaj trafniejszym terminem niż termin marksizm byłby termin heglizm. Bardziej by oddawał właśnie ten element, czyli mamy tutaj motyw panteizmu. Nieważne, czy będzie to idealizm, czy materializm, to nie ma w tym momencie znaczenia. Motyw alienacji, motyw dialektyczny, motyw ewolucji, postępu, czyli że w nasze myślenie filozoficzne odnosi się do jakiejś przyszłości. Ten duch heglowski rozwija się, ma do jakiegoś momentu dojść. Jak to ma się do właśnie marksizmu? No akurat skoro Marx zdobył tak wielką popularność i późniejsi do niego się odnosili i nazywali się marksistami, a nie heglistami, mimo że odrzucili zupełnie jego koncepcje ekonomiczne, nie zależało im już na tym, aby obalać własność prywatną, aby łączyć ze sobą proletariuszy, nie zależało im na tym, żeby wprowadzać komunizm, jednak ten element alienacji, ten element walki przeciwieństw, ten element dialektyczny cały czas pozostał. Antonio Gramsci, jeden z marksistów, jeden właśnie z tych, którzy byli pod wpływem Marksa, co ciekawe, on mieszkał we Włoszech i co on zauważył, dlaczego rewolucja komunistyczna akurat udała się jedynie w Rosji, a nie udała się w Europie. Europa, on będąc we Włoszech, dobrze to zauważył, jest cały czas pod wpływem Watykanu. Watykan, papieże w swoich pismach, w swoich encyklikach skutecznie rozprawiali się z błędnymi doktrynami socjalistycznymi, właśnie skutecznie rozprawiali się z tymi koncepcjami. Więc neomarksiści twierdzą, że najpierw trzeba będzie uderzyć w kościół, uderzyć w kulturę, która się właśnie w obrębie kościoła rzymskokatolickiego ukształtowała i że to ma być ten pierwszy etap rewolucji, a nie od razu uderzenie w ekonomię. Poza tym druga rzecz, którą zauważyli, że ta klasa robotnicza z czasów Marksa stała się już nagle klasą średnią, zaczęło im być dobrze, nie było już takich argumentów i takich przesłanek do tego, żeby akurat ich podburzać. Więc w szkole frankfurckiej zaczęto myśleć, kto będzie tym nowym proletariatem, gdzie możemy znaleźć te dialektyczne sprzeczności zamiast tego podziału na kapitalistę i proletariusza. I tutaj Markus stwierdził, że możemy przecież stworzyć inne przeciwieństwa na tle rasowym, na tle seksualnym, czyli podział na homoseksualistów, na heteroseksualistów, walkę dialektyczną pomiędzy kobietą a mężczyzną, pomiędzy studentami a ich przełożonymi na uniwersytetach, pomiędzy dziećmi i rodzicami. I dlatego właśnie tak się dzieje, ponieważ no tutaj może właśnie powiemy heglizm, ta myśl Hegla będzie operować na tym konflikcie, a jeśli marksizm jest tym postulatem, aby ideę Hegla wprowadzić w życie, przenieść ze świata idei właśnie do materii, to rzeczywiście możemy te późniejsze ideologie określić mianem marksizmu. Taka jest jeszcze kwestia
kwestia, że jeśli jednak stwierdzilibyśmy, że marksizm jest tutaj nieodpowiednim słowem, moim zdaniem należałoby wymyślić inne słowo, ponieważ z jakiegoś powodu właśnie Fundacja Batorego czy te strony OKO.press i inne, im się nie podoba to, że używamy słowa marksizm kulturowy. Dlaczego im się to nie podoba? Ponieważ użycie słowa marksizm kulturowy pozwala nam zidentyfikować za pomocą jednego terminu wroga. Możemy mówić o marksizmie na uczelniach, możemy mówić o marksizmie w kontekście forsowania ideologii LGBT w szkołach itd., itd. Jeśli stwierdzimy, że to pojęcie marksizm kulturowy jest nieadekwatne, no to niestety już nie będziemy tych wszystkich elementów, tych wszystkich puzli układanki mogli połączyć. Trzeba by użyć innego pojęcia, a pojęcie marksizm, neomarksizm, marksizm kulturowy tak już jest i się przyjęło, że moim zdaniem należy przy nim pozostać. Tym bardziej, że tak jak to pokazałam, ma to swoje podłoże. Czy jednak termin marksizm kulturowy, neomarksizm może być nadużywany w przypadku, gdy widzimy różnego rodzaju podziały, konflikty, czy to właśnie marsze dewiantów, czy to różnego rodzaju inne sprawy, takie na przykład jak ruch Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem to, co się działo z ruchem Black Lives Matter, idealnie pokazuje, że była to akcja sterowana, a nie zaplanowana rzecz. I zatem możemy tutaj zastanowić się, co też ostatnio gdzieś w komentarzach było takim tematem rozmów, czy to właśnie taki bunt, wychodzenie na ulicę jest kwestią lewicy, a kwestią kogoś o poglądach katolickich, chrześcijańskich, prawicowych ma być niebuntowanie się. No otóż nie, ale tak jak mówiłam, trzeba tutaj spojrzeć na te postulaty, na to, że filozofia świętego Tomasza z Akwinu, ona dąży do harmonii. Tutaj mamy Boga, który jest najwyższym bytem, mamy prawdę i w związku z hierarchią bytów i z tym całym podziałem świętego Tomasza z Akwinu, no to taki przykład, dzieci mają być posłuszne rodzicom. No chyba, że w takim wypadku, że na przykład ojciec każe swojemu dziecku pić alkohol do nieprzytomności, wtedy możemy się sprzeciwstawić, ale nie tak ogólnie, więc takie przeciwstawienie się ma być związane z tym, że nie zgadzamy się na zło, nie zgadzamy się na niesprawiedliwość, nie zgadzamy się na kłamstwo, nie zgadzamy się na coś, co miałoby niszczyć nasze życie, więc żona może się sprzeciwić mężowi, jeśli ten będzie ją brutalnie bił i bił dzieci, ale właśnie koncepcje marksistowskie na gruncie filozofii Hegla są w samej swojej zasadzie oparte na tym buncie, czyli w tych koncepcjach dziecko się będzie po prostu przeciwstawiać dorosłemu, nieważne czy ma ku temu jakiś powód czy nie. Jest to naturalny element. Kobieta ma się przeciwstawić mężczyźnie, nieważne czy ma ku temu jakiś powód czy nie. Czarni mają się przeciwstawić białym, nieważne czy akurat są dyskryminowani, czy akurat mają się dobrze na jakimś terenie. I to jest ta różnica, że po prostu przejęcie tego rozumienia heglowskiego, odrzucenie rozumienia świętego Tomasza z Akwinu zakłada w konflikt w samej strukturze, a Marx był właśnie tym, który mówił, żeby ten dialektyczny konflikt przenieść z jakiejś teorii idei, z jakiegoś takiego rozważania filozofów na praktykę, na życie, aby zmienić świat, aby wprowadzić rewolucję. Dlatego właśnie moim zdaniem jak najbardziej w pewnych kwestiach, które dzisiaj widzimy, gdy ktoś stara się taki konflikt wytworzyć, możemy tutaj zobaczyć i dostrzec rzeczywiście te idee, które przyświecały Marksowi, tym bardziej, że wielu po prostu profesorów na uczelniach, wielu badaczy wprost uważa się za spadkobierców
Marksa i oni również uważają, że istnieje dzisiaj coś takiego jak neomarksizm. Więc taki jest pogląd w tej sprawie. Serdecznie zachęcam do tego, aby pozostawić komentarze. Jeśli podobał Wam się ten program, zachęcam również do zakupu moich książek, książek o rotmistrzu Pileckim, o tomizmie i modernizmie, o stosunku Kościoła do buddyzmu. Zachęcam również do tego, aby wspierać kanał. Jak to zrobić? O tym informacja w opisie i serdecznie żegnam się z Państwem.